Dzień dobry, witamy Świat Sport Polityka. Jak co środa o godzinie 17. Ja wiem, że ta pora nie jest do końca sprzyjająca. Ja wiem, że teraz wielu z was stoi w korkach, moknie w deszczu, wracając do domu, ale w tym czasie możecie sobie właśnie odpalić YouTube i obejrzeć, posłuchać może nawet, bo jak go prowadzicie, to pamiętajcie, żeby tylko słuchać. Program, który łączy światy sportu i polityki. Tydzień temu rozmawialiśmy sobie o tym, jak politycy wykorzystują piłkę nożną do swoich niecnych lub mniej niecnych, ale wykorzystują ją do swoich interesów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak sportowcy odnajdują się jako politycy, bo przykładów takich właśnie działań było całe mnóstwo na całym świecie, także w Polsce kilka znajdziemy. Kilku z byłych sportowców zostawało nawet prezydentami swoich krajów. George Weah to jest chyba ten najbardziej znany przypadek, ale dzisiaj pokażemy wam jeszcze przynajmniej 3 takie przykłady, gdzie były sportowiec został głową swojego państwa. O tym wszystkim będziemy rozmawiać się w gronie stałym. Następującym Mieszko Rajkiewicz. Dzień dobry. Kłaniam się. Michał Banasiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak z ręką na sercu, jak robiliśmy research do tego programu, czy widzieliście, czy wymienilibyście przed researchem wszystkich 4 sportowców, którzy zostali prezydentami swoich krajów? Michał. Absolutnie nie, bo czasami my też taki klucz przyjęliśmy, że tylko faktycznie tych sportowców, którzy reprezentowali swoje kraje albo byli na igrzyskach olimpijskich, ale rzeczywiście no, research był bardzo, bardzo szeroko zakrojony, no i dotarliśmy na przykład do Mongolii. Udało nam się tam odkopać człowieka, który wcześniej ten kraj reprezentował w sambo, więc z naszego punktu widzenia egzotycznej dyscyplinie, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście bardzo, bardzo wielu sportowców na całym świecie decyduje się właśnie na tę drogę polityczną, choć nie wszystkim się szczęści na tyle, żeby wysoko dojść. Niektórzy po jednej kadencji wypadają, a niektórzy już na etapie startu w wyborach są przez wyborców swoich fanów wcześniej skreślani. Mieszko, o ilu wiedziałeś prezydentach, byłych sportowcach? Bez bicia. Z ręką na sercu. Bez bicia, z ręką na sercu. Właśnie 2. O kilku premierach, to na pewno też słyszałem. I to by było na tyle. Ta lista jest naprawdę szeroka, zresztą sami zobaczycie, nie będę przedłużał. Zanim przejdziemy oczywiście do naszego tematu tygodnia, stały punkt programu w telegraficznym skrócie, piguła tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w świecie sportu i polityki. O tym się mówi. Zaczynamy od niedalekiej wycieczki, bo przenosimy się za naszą wschodnią granicę na Białoruś, bo tak się składa, że reprezentacja Białorusi gra w piłkę nożną w eliminacjach do Mistrzostw Europy, o czym już mówiliśmy tutaj kilkakrotnie w tych programach. No i Michał, zastanawialiśmy się, co się wydarzy, kiedy będą musieli grać mecze domowe i gdzie je zagrają, bo wiemy, że we własnym kraju Białoruś nie może grać swoich spotkań, ale jak się okazuje, chyba trochę przewidzieliśmy przyszłość, bo rozmawialiśmy w którymś z odcinków, że Węgrzy raczej z otwartymi rękoma ich przyjmą. I co się dzieje w niedzielę? Potwierdzenie. Węgrzy będą gospodarzami meczów reprezentacji Białorusi. No z uwagi na decyzję UEFA, Białoruś rzeczywiście u siebie grać nie może i ta lista krajów, które ten kraj chcą u siebie gościć reprezentację Białorusi, nie jest zbyt długa z uwagi na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską. No i też dochodzi druga kwestia, że te najbliższe mecze są takimi meczami podwyższonego ryzyka politycznego, bo jeden z nich to jest mecz z Izraelem, drugi to jest mecz z Kosowem. I zwłaszcza Kosowo to jest przecież państwo przez niektóre kraje europejskie nieuznawane. Jego niepodległość jest nieuznawana. W związku z tym ta lista nam się jeszcze bardziej zawężała, no bo przecież pierwszy mecz Białoruś w eliminacjach grała w Serbii, no ale z Kosowem tam zagrać z oczywistych powodów się nie da. No i stawialiśmy na Węgry i rzeczywiście to są Węgry, prawdopodobnie bez udziału kibiców, no ale wiemy, że ta współpraca na linii politycznej między Białorusią a Węgrami się układa. Węgrzy mają nieco inną optykę i na wojnę, i na Aleksandra Łukaszenkę, który przecież jest przez szereg krajów uznawanych nie za prezydenta, a za dyktatora, więc kolejny odcinek polityki, która nam do sportu puka. Natomiast też warto w tym miejscu przypomnieć, że Białorusinów w ogóle nie powinno być w tych eliminacjach, bo UEFA, tak jak wykluczyła Rosję, to powinna Białoruś wykluczyć albo na bazie agresji na Ukrainę, albo po prostu na bazie upolitycznienia piłki w tym kraju, bo zwykle UEFA i FIFA te elementy biorą pod uwagę i są w stanie zawieszać poszczególne federacje. W przypadku Białorusi i upolitycznienia mocnego tamtejszej piłki UEFA rozkłada ręce i mówi, że będzie się przyglądać rozwojowi sytuacji. Sama UEFA robi sobie trochę pod górę, jakby dopuszczając Białoruś do tych rozgrywek, no ale to już jest ich problem. Zostajemy na Białorusi, Mieszko, bo tam nie dość, że problemy z piłką reprezentacyjną, gdzie ma grać kadra, to teraz wybuchła i właściwie już została nawet podsumowana afera korupcyjna w białoruskiej piłce, utytułowana jak na Białoruś klub Szach
Achtior Soligorsk. Okazuje się, że pomagał sobie finansowo, żeby zdobyć mistrzostwo w 2022. Śledztwo szeroko zakrojone ujawniło te fakty. No i mamy już potwierdzenie, że po pierwsze, w 2022 roku nie będzie mistrza Białorusi, zostaje ono odebrane, to mistrzostwo zespołowi z Soligorska. No i następny sezon rozpoczną z minus 30 punktami na koncie i będą musieli zapłacić 140 tysięcy euro. 140 tysięcy euro kary to nie jest mała kwota jak dla białoruskiego klubu. Za ten sam sezon 22 odebrane jest również wicemistrzostwo klubowi Energetic, bo żeby dopowiedzieć, kary spotkały trzy kluby, no właśnie Szachtior Soligorsk, Energetic i Bielszyna Bobrujsk. I poza ukaraniem w formie finansowej, poza odebraniem punktów już w przyszłych sezonach, oczywiście to jest stopniowo później pomniejszane, również ukarano pewne jednostki. Tutaj, jak donosi Karol Bochenek, który był gościem w jednym z naszych poprzednich odcinków, ekspert, który bardzo dobrze orientuje się w realiach białoruskiej piłki nożnej, donosi, że bardzo ciekawy jest przypadek pana Anatola Jurewicza, którego również spotkało kara, dosłownie wykluczenie z wszelkich struktur piłkarskich w tymże kraju, wykluczenie i zawieszenie jego możliwości działania na Białorusi. I to nie jest przypadkowa osoba, ponieważ to był kurator w Białoruskim Związku z ramienia Ministerstwa Sportu. Co nam mówi ten fakt? Ten fakt mówi, że oczyszcza się trochę środowisko na Białorusi, jeśli chodzi o Związek Piłkarski, czy właśnie Ministerstwo Sportu, a przynajmniej wymieniana jest kadra, bo nie ulega wątpliwości, że piłka nożna na Białorusi jest bardzo mocno upolityczniona. To jest również pewna forma ekspozycji miękkiej siły państwa. Czy w wydaniu jakościowym, czy nie, oceniamy to raczej na niskim pułapie. Nie zmienia to jednak faktu, że dobierają się również do ludzi z orbity zainteresowania najważniejszych elit w tym kraju. Myślę, że w perspektywie czasowej nie przyniesie to nic dobrego, po prostu nowe kluby, nowi ludzie zostaną eksponowane i pewne mechanizmy tam pozostaną trzymane. Białoruś nadal będzie kiepska, jeśli chodzi o poziom piłkarski w Europie. Tak się składa, że dzisiaj sporo czasu spędzimy na wschodzie, bo teraz przeniesiemy się do Rosji. W 2015 UEFA zakazała klubom z Krymu rywalizację na profesjonalnym poziomie ligowym w Rosji. Tak się okazuje, że Rosjanie znaleźli na to sposób, bo dopuszczą krymskie zespoły do gry w swoich rozgrywkach, ale nie będą to rozgrywki, przynajmniej oficjalnie, profesjonalne. Tak się domyślamy, że dopuszczą, bo rzeczywiście mamy reformę rosyjskiej drugiej ligi, czyli de facto trzeciego szczebla rozgrywkowego, bo te pierwsze są profesjonalne, Premier League i pierwsza liga, rosyjska oczywiście Premier League. No i w związku z tym ta reforma, jak się domyślamy, jest właśnie po to, żeby te sankcje UEFA obejść, chociaż one w tym momencie są dość teoretyczne, bo Rosja i tak jest zawieszona, no ale planuje wrócić, więc nie chciałaby otwierać kolejnej ścieżki wojennej z UEFA. No i jeśli chodzi o szczegóły reformy, to odsyłam do tej nitki Bartka Banasiewicza na Twitterze, bo on tam dość dobrze to opisuje, a jest co opisywać, bo reforma jest dość zawiła, powstają nowe dywizje, te dywizje są dzielone na podgrupy, te podgrupy w trakcie sezonu się ze sobą mieszają, więc jest to wszystko dość mocno pokręcone. No i Rosjanom oczywiście ostatecznie zależy na tym, żeby grały w ich właśnie systemie piłkarskim kluby z Krymu, no bo chodzi o to, żeby pokazać całemu światu, patrzcie, Krym jest rosyjski, piłkarze z tamtejszych klubów grają przecież z rosyjskimi klubami, my jeździmy do nich, oni jeżdżą do nas. Przypominam, że cały czas Liga Krymu, która od 2015 roku funkcjonuje, gra. Mimo trwającej wojny tamtejsze kluby rywalizują o mistrzostwo Półwyspu w tamtejszej lidze. No i rzeczywiście w 2015 roku, zaraz po tym, jak Krym został przez Rosjan, w 2014 nawet, jak został Krym przez Rosjan zajęty, już wtedy próbowano te kluby wcielić do rosyjskiego systemu ligowego. Wówczas protestowali Ukraińcy, protestowała UEFA i ostatecznie takim salomonowym rozwiązaniem z perspektywy UEFA było powołanie tej ligi. Przeciwko temu oczywiście Ukraińcy też protestowali, no ale liga gra, kolejne sezony, są tam kluby na bardzo niskim poziomie piłkarskim, ale są dofinansowane przez rosyjskie Ministerstwo Sportu. Rosjanom na tym wymiarze propagandowym bardzo mocno zależy, zresztą też mówi się o tym, że i kluby z Donbasu, nie te, które uciekły, jak chociażby Szachtar Donieck czy Zorya Ługańsk, ale tam powołane już przez Rosjan na tych okupowanych terenach, też będą wkrótce, będą robić Rosjanie wszystko, żeby one także grały właśnie w rosyjskim systemie ligowym. No
No to teraz z Rosji przeniesiemy się na chwilę do Anglii. Manchester United, który tutaj prawie ta nazwa w każdym odcinku pada, bo nie wiemy, co z przyszłością, kto będzie właścicielem Czerwonych Diabłów. Dużo mówiło się o Katarczykach, natomiast okazuje się, że interesy Katarczyków nie są do końca zbieżne z interesami rodziny Glazerów, która bardzo mocno popiera Superligę. O temacie Superligi zrobiliśmy cały osobny odcinek, do którego was już teraz odsyłamy. Natomiast Mieszko, no właśnie, impas w tych negocjacjach Manchester United nie będzie katarski? Nie wiadomo, bo nawet dzisiaj pojawiły się kolejne informacje. Zarysujmy perspektywę. Faktycznie rodzina Glazerów raczej chce pozostać przynajmniej w jakimś niewielkim procencie w tej strukturze właścicielskiej Manchester United, bo liczy na to, że Manchester United będzie klubem zaangażowanym w Superligę. I tutaj Sir Jim Ratcliffe jest w tym kontekście faworytem, ponieważ on proponuje za 55% udziałów, mówi się o 2,6 miliarda dolarów. Za te 55%. Reszta należy do rodziny Glazerów i innego podmiotu. Z kolei dzisiaj informacja, Sheikh Jassim i jego 92 Foundation, ta spółka założona po to, żeby dokonać tej operacji, zaproponowała bagatela 6,9 miliarda dolarów za 100% własności klubu, plus to, co wcześniej wspominaliśmy, kompletną spłatę, uregulowanie długów i zadłużenia klubu, do którego oczywiście Glazerowie po części też doprowadzili. Mamy zatem konflikt nie tyle interesu ofert, ale przede wszystkim mamy też konflikt na bazie tego, co kto oczekuje, bo oczywiście Katarczycy są przeciwni Superlize. Tutaj jednym z głównych tak naprawdę antagonistów Superligi obok Czeferina jest Nasser Al-Khelaifi. Przypomnijmy, Katarczyk, Sheikh Jassim, czyli ta osoba, która stoi za tą ofertą ze strony Kataru, jeśli chodzi o zakup Man United. To jest osoba z trochę innych sfer elit politycznych Kataru, natomiast jakby przekaz i narracja jest jedna, absolutne nie dla Superligi. Nie mogą pozwolić, żeby Manchester United był zaangażowany w ten projekt, więc tutaj tak naprawdę karty w ręku ma rodzina Glazerów i tak naprawdę to, co oni będą oczekiwać. A dlaczego oni chcą Superligi? To już tak na koniec dodam, że po prostu estymują, że po wejściu w Superligę wartość ich pakietu własnościowego może być na poziomie około 10 miliardów dolarów, więc jakby business is business. Business is business, to jest dobre podsumowanie tego, co się dzieje. Będziemy to śledzić oczywiście na bieżąco. A teraz temat tygodnia o sportowcach, którzy poszli w politykę. A żeby wprowadzić was w temat, wprowadzimy was materiałem wideo. Po zakończeniu kariery zawodniczej sportowcy szukają pomysłu na nową drogę zawodową. Wielu wybiera karierę trenerską albo zostaje działaczami sportowymi. Niektórzy próbują sił w roli ekspertów telewizyjnych bądź otwierają swoje biznesy. Są i tacy, którzy ruszają na podbój polityki. Rozpoznawalność, sympatia kibiców i bogata sieć kontaktów to duże atuty w walce o głosy wyborców. Znanych jest wiele przykładów, gdy byli sportowcy zostawali radnymi czy burmistrzami swoich miast. Niektórzy z sukcesami rozpychali się w krajowej czy międzynarodowej polityce, uzyskując mandaty posłów, senatorów czy europarlamentarzystów. Jak w przypadku choćby kapitana piłkarskich Mistrzów Europy z 2004 roku Teodorosa Zagorakisa. Ministrem sportu w Brazylii był Pele, a w Polsce tę funkcję sprawowali były chodziarz Tomasz Lipiec, 400-metrowiec Witold Bańka, wioślarz Adam Korol i szpadzistka Danuta Dmowska-Andrzejuk. Premierem Wysp Owczych został były reprezentant tego kraju w piłce nożnej Kai Leo Johansen, a prezydentem Węgier był medalista olimpijski w Szermierce Pal Schmidt. I to tylko kilka nazwisk, które padło w tym materiale, a teraz przyjrzymy się kilku chyba jeszcze większym nazwiskom. Będą także byli piłkarze. Zacznijmy sobie może od Turcji i Hakana Şükür'a, Michał, bo to jest człowiek, który bardzo mocno w politykę poszedł.
No, Turcja dopiero co miała wybory i prezydenckie, i parlamentarne, za 2 tygodnie już niecałe druga tura i też wiemy, że tam się piłkarze udzielali, chociażby Mesut Özil poparł właśnie prezydenta Recep'a Tayyip Erdoğana. Ale Hakan Şükür to jest no, legenda tureckiej piłki, trochę teraz annałów tamtejszej sportowej historii wymazana właśnie przez prezydenta Erdoğana. Mundial 2002 to taka impreza, która z nim się najbardziej powinna kojarzyć. Mi zapadła w pamięć, bo to był pierwszy mundial, który tak w pełni świadomie oglądałem i trochę za tych Turków trzymałem kciuki. Tam było fantastyczne pokolenie, bo był Hakan Şükür, Emre Belözoğlu, był Bastırk, Alpay, Tugay, tak. Hakan Saz, Umit Davala, można by tu jeszcze parę nazwisk fajnych wymienić, tak jest. Natomiast Hakan Şükür był wtedy kapitanem i w meczu o trzecie miejsce strzelił jedyną wtedy bramkę na tym turnieju, swoją. To była najszybsza i pozostaje do dzisiaj najszybsza bramka w historii mistrzostw świata, 11 sekunda i Koreańczykom pierwszy raz na mistrzostwach miny trochę zrzedły. No i ostatecznie Turcja wywalczyła trzecie miejsce. No i Şükür oczywiście był uwielbiany w swoim kraju, bo też do dzisiaj pozostaje najlepszym strzelcem w historii kadry i poszedł w politykę po zakończeniu kariery. Wystartował z list Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, a więc partii prezydenta obecnego Erdoğana. Panowie się zresztą wcześniej znali, bo kiedy Erdoğan był burmistrzem Stambułu, merem Stambułu, to udzielał ślubu między innymi właśnie Erdoğanowi, więc te ścieżki cały czas gdzieś się przecinały. Natomiast w 2013 roku wybuchła duża afera korupcyjna w Turcji, no i ówczesny premier Erdoğan no, poświęcał głowy kolejnych ministrów, żeby samemu się u władzy utrzymać, no i oskarżał też duchownego, kiedyś też swojego współpracownika, Fethullaha Gülen'a, przebywającego w USA, że to on stoi za spiskiem, który ma Erdoğana pozbawić władzy. No i Şükür opowiedział się po stronie właśnie Gülen'a, zrezygnował z barw partyjnych i kontynuował ten mandat już bez przynależności do AKP. Natomiast później, po nieudanym zamachu stanu w Turcji, po nieudanym puczu i próbie pozbawienia Erdoğana władzy, zaczęły się już kompletne czystki, jeśli chodzi o wszystkich powiązanych właśnie z tym duchownym Gülen'em. I oberwało się między innymi też Şükür'owi, który salwował się ucieczką z kraju. Uciekł do Stanów Zjednoczonych, został wystawiony za nim nakaz aresztowania. Też Turcja chciała, żeby Interpol go ścigał, no ale Interpol się na to nie zgodził, bo nie znalazł żadnych powodów, żeby tak się działo. No i Şükür w tym momencie osiadł w Stanach Zjednoczonych. Próbował prowadzić knajpę, ale jak sam mówił, kręcili się niezbyt mili panowie, którzy no, próbowali udaremnić to, żeby on te biznesy kręcił, więc później wiemy z doniesień niemieckich mediów, że zaczął jeździć na Uberze, więc tak skończyła legenda tureckiej piłki. Natomiast w samej Turcji rzeczywiście jakiekolwiek wzmianki o nim nie są mile widziane. Też taka anegdota z ostatniego mundialu w Katarze. Podczas transmisji meczów w Turcji tam nie było, ale mecze były oczywiście transmitowane i komentator właśnie w czasie pierwszej połowy przypomniał, że najszybszą bramkę w historii mistrzostw świata strzelił nasz człowiek, Hakan Şükür. No i na drugą połowę już trzeba było szukać innego komentatora, bo w przerwie pan pożegnał się ze swoją pracą, więc do tego stopnia nazwisko Şükür jest dzisiaj w Turcji no, wymazywane, jeśli chodzi o historię. Mówimy przecież o największej postaci w tureckiej piłki. W międzyczasie miał za życia stadion nazwany swoim imieniem, no ale oczywiście już ten stadion jego imienia nie nosi. To jest przedziwna historia. Trochę szkoda tego Hakana Şükür'a. Pewnie tam swoje za uszami też ma, natomiast no sam fakt, że wymazywanie go z kart historii to jest... Miejmy nadzieję, że do końca do tego nie dojdzie, no bo jednak piłkarz znakomity. Zmieńmy dyscyplinę i przenieśmy się do egzotycznego Pakistanu. Imran Khan. To jest postać, o której Mieszko chciałbyś nam opowiedzieć. Dodajmy, że krykiet to nie jest może dyscyplina sportu popularna w Polsce, ale na świecie są kraje, które wręcz szaleją za krykietem. Między innymi Pakistan, Indie, Australia, cały generalnie ten anglosaski świat też kibicuje krykiecistom. Imran Khan to jest polityk pełną gębą. To jest przede wszystkim polityk kojarzony w Europie, w Stanach Zjednoczonych, raczej tylko z polityką. Tak naprawdę, gdy ktoś zgłębia jego wcześniejsze lata życia, to dopiero przekonuje się, że był krykiecistą, był sportowcem i był nie byle jakim sportowcem, bo był kapitanem mistrzów świata. Reprezentacja Pakistanu wygrała w 1992 Puchar Świata. Oczywiście krykiet śledzi widownia na poziomie miliardów. Mhm. Oczywiście ten region świata plus Indie to bardzo ludne terytorium.
bardzo ludny region świata. No i Imran Khan, są takie zdjęcia, jak podnosi puchar świata. Jest oczywiście mega znaną postacią w Pakistanie. Był tą postacią, zanim został politykiem. Ja do polityki wszedł bardzo szybko, bo tuż po zakończonej karierze w 1996 roku założył swoją partię, swoje ugrupowanie Ruch na rzecz Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości, tak to się nazywa. I co ciekawe, od początku miał duże poparcie establishmentu wojskowego. A jak się ma poparcie establishmentu wojskowego, to nieco łatwiej o pewne cele. Nieco łatwiej je osiągnąć po prostu. I zwłaszcza w takich krajach. Jak zwłaszcza w takich krajach bliskiej, dalekiej Azji. I do władzy doszedł tak naprawdę na hasłach walki z korupcją, walki z ustalonym establishmentem politycznym w Pakistanie, odsunięciem od władzy pewnych grup politycznych. Przypomnijmy, był premierem Pakistanu w latach 2018-2022. On wcześniejszy przez wszystkie lata budował swoją pozycję, kapitał polityczny. Jak do tej władzy doszedł? Wspomniałem o tym poparciu militarnym, wojskowym, i w dniu głosowania około 350 tysięcy żołnierzy zostało rozmieszczonych po lokalach wyborczych, bo zostało im przypisane możliwość sprawowania, nie chcę powiedzieć kontroli, ale nadzoru nad procesem liczenia głosów, a wiadomo, jak ma się nad głową żołnierza, to jednak troszeczkę inaczej się głosuje, niż jak się go nie ma. Więc między innymi takimi metodami, to są już metody czysto polityczne, wytrawni politycy stosują takie mechanizmy, doszedł do władzy. Jego rządy różnie można ocenić, niejednoznacznie. Próbował oczywiście w pewien sposób rozwijać swój kraj, rozwijać gospodarkę, pobudzać ją innowacyjnie. Do tego służyć miały między innymi dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Był dosyć sprawnym, za chwilkę powiem dlaczego. Był politykiem, który nie chcę powiedzieć szalał na arenie międzynarodowej, ale bardzo mocno rozpychał się łokciami i budował pozycję nie tylko swoją, ale generalnie Pakistanu w regionie, bo musimy też pamiętać, dlaczego w ogóle Pakistan jest istotnym krajem. Pakistan jest jednym z niewielu państw na świecie, które ma arsenał nuklearny, to po pierwsze, a po drugie Imran Khan rozwijał współpracę z Chinami. Po co Chinom Pakistan? Po to, żeby ominąć wielką trasę, którą ma na Bliski Wschód, by oczywiście Chińczycy mogli czerpać ropę z Bliskiego Wschodu. Pakistan udostępnia swój port w Gwadarze właśnie Chińczykom. I co się okazuje, w 2022 roku został odsunięty od władzy. To jest pierwszy w ogóle premier w Pakistanie, który został odsunięty poprzez wotum nieufności. Kryzys konstytucyjny, kryzys parlamentarny w Pakistanie, nowe wybory. Oczywiście Imran Khan oskarża Stany Zjednoczone o inspiracyjne działania zjednoczonej opozycji, że to właśnie Amerykanie mieli go strącić z piedestału politycznego. No właśnie dlatego, że on sprzymierza się gospodarczo z Chińczykami. Jakie są aktualne wydarzenia wokół byłego kapitana krykieta? Został 9 maja aresztowany pod zarzutem oczywiście korupcyjnym. Teraz 9 maja, parę dni temu. Teraz 9 maja na social mediach pojawiło się takie nagranie, że pod osłoną kilkudziesięciu ochroniarzy jest zaciągany do auta, żeby nic mu się jakby więcej nie stało, i no, przebywa w areszcie cały czas. Wyszedł za kaucją teraz. Wyszedł za kaucją? Dobrze, dobrze, żeś przypomniał. Bo generalnie w międzyczasie, gdy to się wszystko wydarzyło, on organizował wiece już po tym, jak został strącony z fotela premiera. Organizował wiece swojego poparcia, na których jawnie oskarżał opozycję i znowu Stany Zjednoczone. Koniec końców wokół niego ponad prawie 100 różnych postępowań się toczy. Postać naprawdę polityczna z krwi i kości, a niewielu dzisiaj pamięta, że to był wybitny krykiecista. Natomiast na pewno wielu pamięta Kakabera Kawadze, zwłaszcza fani Milanu. Myślę, że mogą mieć słabość do zawodnika, który wygrywał Mistrzostwo Włoch, dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów, zagrał w Milanie blisko 200 ligowych spotkań, więc naprawdę potężne liczby, i jest na pewno jednym z najlepszych gruzińskich piłkarzy w historii, a dzisiaj zajmuje się polityką, bo tak się składa, że jak polecimy sobie do Tbilisi, a Gruzja staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym także z Polski, to jakbyśmy zaszli do Ratusza, tak chyba się tam to nazywa, tak my
mam, to możemy spotkać właśnie pana Kaładze, który jest tam burmistrzem. Jest rzeczywiście dziś w Tbilisi, ale zaczął dużo wyżej, bo jego pierwszą pozycją polityczną była pozycja wicepremiera Gruzji i ministra do spraw energetyki. I tak jak w materiale wideo przywołaliśmy, że w Polsce też mieliśmy na pozycjach ministerialnych byłych sportowców, no to takim naturalnym środowiskiem wydaje się dla byłych sportowców Ministerstwo Sportu. Mogą tam wykorzystywać kontakty, doświadczenie. Tak. Kaładze natomiast wylądował w Ministerstwie Energetyki. To było związane z tym, że już w czasach swojej kariery piłkarskiej zarabiane na Zachodzie pieniądze inwestował właśnie w energetykę. Bardzo mocno w tym sektorze się rozpychał, nawiązywał kontakty, wiedział, co w trawie piszczy. No i w momencie, kiedy kończył swoją karierę piłkarską, już zaczynał myśleć o karierze politycznej, dołączył do takiej partii Gruzińskie Marzenie i ta partia, kiedy wygrała wybory, no to został wskazany właśnie po pierwsze na wicepremiera, po drugie na ministra do spraw energetyki. Też mówiło się wtedy o konflikcie interesów, no bo jak to minister ma tutaj swoje prywatne biznesy. Kaładze z części z nich zrezygnował, no ale oczywiście część została tylko poukrywana przed okiem wścibskich dziennikarzy i kontakty też pozostały. No i Kaładze kilka ładnych lat rzeczywiście tam się obraca. Teraz jest kolejną już kadencję merem Tbilisi, zbiera bardzo dobre recenzje i ktoś mógłby pomyśleć sobie, że no tak, był wicepremierem, ministrem, a teraz takie zesłanie jest tylko gdzieś tam w Tbilisi, no ale to po pierwsze jest stolica kraju, duże miasto, które cały czas się rozwija i cały czas on pozostaje też blisko tych dużych polityków, bo poza tym, że jest merem Tbilisi, to jest też sekretarzem generalnym partii Gruzińskie Marzenie, więc cały czas przy tej dużej polityce się kręci. Rozmawiałem przed tym programem z Kasprem Ochmanem, który się polityką kaukaską interesuje i dość dobrze w realiach tamtejszej polityki się orientuje. I tak wyszło nam z tych rozmów, że przed Kaładze jak najbardziej jasna przyszłość, jeśli chodzi o politykę i nie zdziwilibyśmy się, gdyby w przyszłości Kaładze też dołączył do grona tych sportowców, którzy zostali bądź premierami, a może w jego przypadku prezydentura, bo to jest człowiek, który do tej pory w polityce się, tak jak w przypadku Kana, nie ubrudził, więc ma tutaj czystą kartę, ma szerokie kontakty i biznesowe i jeszcze te pochodzące z czasów kopania piłki. No i też w dalszym ciągu jest bardzo popularną postacią, bo tak jak powiedziałeś, jeden z najlepszych piłkarzy gruzińskich, to na pewno do niedawna byśmy pewnie mówili, że najlepszy, a teraz wiemy, że jeszcze mamy Kwaczy Kwaraczkeli, który też tutaj zgłasza akces do tego, żeby być jednym z najlepszych już teraz. No i pewnie gdzieś ten Kaładze będzie nam wracał. Na razie w Tbilisi spokojnie sobie sprawuje władzę na takim trochę mniejszym podwórku, ale może do tej wielkiej krajowej polityki wkrótce powrócić. Tak, myślę, że to przygotowuje go bardzo mocno na to, żeby trafić na szczyt i rzeczywiście być tym piątym sportowcem, którego dzisiaj wymienimy, który może zostać prezydentem swojego kraju. Raczej na to szans nie ma Last Emperor, a więc ostatni cesarz, Fedor Emelianenko, a więc no, zawodnik, który przez wiele, wiele lat był uznawany za absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o wszelkie klasyfikacje, zawodnik MMA. Dzisiaj w rosyjskim ministerstwie akurat do spraw sportu, więc on akurat poszedł w ten kierunek sportowy. Tak, Emelianenko tuż po swojej zakończonej karierze dostał się do dumy z list partii Władimira Putina Jedna Rosja i do dzisiaj ma tam wygodny stołek, gdzie sprawuje różne funkcje w pewnych gremiach i ciałach zarządzających przestrzenią sportową. W przypadku generalnie ostatniego cara, jak media go i kibice określają, to jest w ogóle ciekawa postać w kontekście jego powiązań z końcówki jego kariery i tego tak naprawdę skąd pochodzi, bo generalnie Emelianenko urodził się na terenie dzisiejszej wschodniej Ukrainy, a w 2014 roku po pierwsze popierał aneksję Krymu, popierał ją i odbywał takie specjalne spotkania promujące MMA właśnie na Półwyspie Krymskim. Również po tej już pełnoskalowej agresji w 2022 roku na Ukrainę ze strony Rosji. Również nie tyle nawet, nie należy się spodziewać, że będzie to krytykował, ale to poparł i bardzo takie ciekawe słowa wypowiedział w jednym z wywiadów. Ja sobie muszę tylko tutaj tak przypomnieć. Kiedyś sport był poza polityką, a teraz nie jest. To jest odpowiedzi na pewne jego poirytowanie na
wszystko to, co się dzieje wokół Rosji w związku z bojkotami. Kiedy sport nie był przy polityce według Fedora? Wcześniej. Aha, wcześniej, okay. Czyli nie sprecyzował dokładnie. Nie doprecyzował, ale okay. Możemy przyjąć, że przed 24 lutego 2022 roku wtedy było kompletnie okej. Okay. Więc według niego teraz już nie jest i jest bardzo z tego powodu zły i niepocieszony. Wspomniałem o ciekawych powiązaniach, bo co się okazuje, był taki epizod w jego karierze, to już końcówka, w latach 2008-2009, romansował z taką firmą amerykańską o nazwie Affliction Clothing i Affliction Entertainment. To była firma, która miała organizować galę MMA, która miała sprzedawać ubrania dla zawodników MMA i generalnie sportów walki, i Emelianenko miał przede wszystkim walczyć oraz promować ciuchy tejże organizacji. I co się okazuje? Jednym z głównych udziałowców i inwestorów tejże firmy był Donald Trump. I były prezydent już Stanów Zjednoczonych, to mówimy o latach 2008-2009. Jest takie bardzo fajne zdjęcie, gdzie w ringu Donald Trump oraz właśnie Fedor podają sobie rękę, uśmiechy. Ja oczywiście nie sugeruję nic, ale związki byłego już prezydenta, być może znowu prezydenta przyszłego, Donalda Trumpa z środowiskiem rosyjskim naprawdę na wielu polach są widoczne gołym okiem. A kończąc o ostatnim carze, to jest na tyle ważna postać, jeśli chodzi o rosyjski sport, że na przykład kiedy w 2017 roku była organizowana gala Bellator w Tel Awiwie, to on pojechał do Tel Awiwa, spotkał się z ówczesnym premierem Benjaminem Netanyahu, reprezentował Rosję na tym spotkaniu, więc to nie jest może pierwszoligowy polityk, ale to już też nie jest B-klasa, jeśli chodzi o rosyjską politykę. Myślę, że kariera tego pana jeszcze będzie się rozwijać. Tym bardziej, że niejaki pan Putin jest bardzo dużym fanem sportu walki, więc myślę, że akurat Fedora wspomina dobrze. W Polsce skoki narciarskie święciły, chyba to jest lepsze określenie niż święcą, wielkie skoki chyba popularności. Dalej święcą. A okej, niech będzie, cały czas są popularne. Ale nie w Czechach, to czasem mały szomanie, ale wciąż jest okej. Okej, ale w Czechach Jakub Janda na pewno jest postacią znaną, myślę, że także polskim fanom. Kiedyś srebrny medalista Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, a dzisiaj w czeskim jest deputowanym do Izby Poselskiej Republiki Czeskiej. Dokładnie taką funkcję pełni. No Jakub Janda rzeczywiście bardzo długo się utrzymywał w tej czołówce skoków narciarskich. Był takim trochę one season wonder, bo w jednym sezonie zdobył Puchar Świata, wygrał turniej czterech skoczeń i wcześniej i później to szło mu tak średniawo. Ale sobie skakał i wyskakał sobie właśnie mandat poselski w zasadzie bezpośrednio ze skoczni. Wskoczył do czeskiego parlamentu, bo jak spojrzeć na oś czasu, to zakończył karierę w tym samym roku, w którym właśnie został wybrany do czeskiego parlamentu. No i w jego przypadku rzeczywiście też te sprawy sportowe. W Czechach nie ma osobnego ministerstwa sportu, jest Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu. Janda od początku, bo teraz już drugą kadencję jest w parlamencie, bardzo mocno optuje za tym, żeby takie ministerstwo wydzielić. Jego zdaniem to sprawiłoby, że finansowanie czeskiego sportu byłoby efektywniejsze, że byłyby większe sukcesy, zwłaszcza we wciąż bliskich mu skokach narciarskich, bo karierę polityczną przez długi czas dzielił z posadą człowieka odpowiedzialnego właśnie za skoki narciarskie w czeskim związku narciarskim, no ale bardzo trudno było mu się przebić, jeśli chodzi o dostanie publiczne dofinansowania, czy to na rozwój czeskich skoków na takiej bazie szkoleniowej, czy też na rozwój infrastruktury. No bo jeśli ktoś jest fanem skoków, albo przynajmniej był w czasach Adama Małysza, to pewnie pamięta taką skocznię jak Harachow, ona też w Deluxe Ski Jump była do poskakania. To jest najważniejsze. I ta skocznia dzisiaj jest w stanie katastrofalnym, w stanie opłakanym. To jest ruina, w którą ta skocznia popadła. Pucharu Świata nie widziała już od bardzo, bardzo dawna, o imprezach, o lotach narciarskich nie wspominając, no bo to skocznia mamucia. No i Czesi, jeśli chodzi o ich starty w Pucharze Świata, to w ostatnim sezonie łącznie zdobyli 12 punktów przez cały sezon. No więc to w zasadzie takie symboliczne zaznaczenie, że oni jeszcze istnieją, ale na mapie skoków narciarskich światowych tego kraju dzisiaj już
już nie ma, no jeszcze może Roman Kołdelka, to jest takie nazwisko, które gdzieś by nam się kojarzyło, ale rzeczywiście Jakub Janda był i pozostaje tym najbardziej znanym, tym najbardziej utytułowanym, jeśli chodzi o ten XXI wiek. No i tym, któremu czeskie skoki dalej leżą na sercu, no i teraz już z pozycji czeskiego parlamentarzysty próbuje gdzieś się z tym przebić, próbuje tym skokom w jakiś sposób pomóc. Jakbyś, Mieszko, miał wskazać numer jeden, jeżeli chodzi o piłkarzy w Afryce, w historii, to kogo byś wskazał? Didier Drogba. Nie, miałem powiedzieć... No, miałeś powiedzieć George Weah, ale Didier Drogba na pewno w tej klasyfikacji czysto piłkarskiej też byłby wysoko. Samuel Eto'o pewnie Drogba i Weah musiałby się tam znaleźć, no bo człowiek absolutnie legendarny. Od 2018 roku jeszcze bardziej legendarny, bo także prezydent Liberii. Tak, prezydent Liberii od 2018 roku. Co ciekawe, musiał kilkukrotnie podejść do wyborów, żeby wygrać te wybory. O kim mówimy? Pierwsza złota piłka spoza Europy w 1995 roku za fantastyczny sezon w Milanie. Absolutna gwiazda światowej piłki w latach 90., kiedy ten boom komercyjny na sport na całym świecie nastąpił. Oczywiście Liga Mistrzów, jeszcze młoda. Absolutnie postać wybitna, jeśli chodzi o piłkę nożną, postać wybitna, jeśli chodzi o piłkę nożną i sport afrykański. No i właśnie na bazie tej popularności wykorzystał to George Weah do zbudowania własnego kapitału politycznego. Jak wspomniałem, musiał kilkukrotnie podjąć rękawice, jeśli chodzi o wybory. Między innymi pierwszy raz kandydował w 2005 roku. Wtedy przegrał, co ciekawe, też w takich historycznych wyborach z pierwszą panią prezydent w historii kontynentu afrykańskiego. Natomiast dopiero właśnie w 2018 roku udało mu się wygrać wybory i... No i to chyba tyle, jeśli o pozytywne aspekty jego rządu. To pozytywny aspekt jeszcze taki, że jego syn gra w kadrze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest pozytywne, ale na pewno osobliwy przypadek, bo rzeczywiście Timothy Weah był przecież na ostatnim mundialu choćby zawodnik Lille właśnie w kadrze nie Liberii, a Stanów Zjednoczonych. No właśnie. Też trzeba powiedzieć po prostu, że przede wszystkim George Weah jest związany raz z Francją, a dwa właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych rozwijał się, edukował, nabierał takiego doświadczenia, wiedzy, kompetencji po to, by objąć taki urząd. I z tego też wynika po prostu to związanie jego syna ze Stanami Zjednoczonymi. On się urodził już w Stanach, Timothy Weah w Nowym Jorku. Natomiast jeśli chodzi o ocenę jego funkcjonowania, no to co tu dużo mówić, wiele pozytywnego powiedzieć nie można. Jeśli chodzi o, zacznijmy od krytyki, przede wszystkim opozycja w Liberii krytykuje George Weah za to, że raczej nic w kontekście gospodarki się nie zmieniło. Mało tego, wytyka mu się, że nawet poziom ubóstwa się zwiększył. Przypomina mu się straszną statystykę, jeśli chodzi o gospodarkę w 2020 roku. PKB Liberii zmalało o 3 punkty procentowe. To jest ogromna strata, jeśli chodzi o ekonomię danego państwa. Liberia oczywiście na starcie to jest bardzo biedny kraj, bardzo mały kraj, natomiast przypadki różnych afrykańskich państw pokazują, że można się rozwijać, nawet jeśli jest się niedużym krajem i znaleźć jakąś swoją niszę, na przykład jak powiedzmy Sierra Leone. Ale jeśli chodzi o Weah, to w dobrym kontekście można powiedzieć, że postawił na edukację, to nawet opozycja mu przypomina i chętnie chwali, że na przykład zniósł wczesne na studia, co jest też ciekawym przypadkiem. Duże ułatwienie dla rozwoju intelektualnego społeczeństwa. A biednego społeczeństwa. Skrajnie biednego naprawdę. Liberia jest jednym z 10 najbiedniejszych państw świata. Wybudował kilka połączeń drogowych. Oczywiście na tak niewielkim terytorium to ma znaczenie, gdzie w państwach afrykańskich droga asfaltowa to nie jest taka oczywista sprawa, więc różnie można to oceniać i z nim związana jest taka bardzo ciekawa anegdota, bo opozycja oskarża go oczywiście o to, że korupcja nie zniknęła, że ma się dobrze, o nepotyzm, bo trzech jego braci nagle znalazło pracę w państwowych innych podmiotach. W 2021 roku była taka
sprawa, afera, bo zniknęło 16 miliardów dolarów liberyjskich. To jest około 100 milionów dolarów amerykańskich, bo Liberia nie ma swojej mennicy, więc ona musi drukować pieniądze w innych krajach i takie zamówienie składa na przykład w Szwecji czy na przykład w Chinach. I kiedy do portu w Monrovii, czyli stolicy Liberii, przypłynęła dostawa gotówki świeżej, no to zaginęła. No po prostu kontener z pieniędzmi nie odnalazł się do dzisiaj, nie wiadomo, co się stało z tym pieniędzmi. Zgubili 100 milionów dolarów. Zgubili 100 milionów dolarów oficjalnie. George Wa prosił służby amerykańskie o to, by pomogły szukać tychże pieniędzy. Amerykanie odbili piłeczkę, ale to za twojej prezydentury się zdarzyło, no to sam szukaj, tak? Opozycja bardzo ładnie, poetycko i po piłkarsku określa działania George'a Wa. Kiwał się na boisku, kiwa teraz. Więc pod dryblerem był świetny. No właśnie, między innymi na tym zbudował swoją karierę piłkarską. Raczej negatywnie się ocenia jego rządy. Ta kadencja powoli dobiega końca. Będzie chciał startować wstępnie. Czy mu się uda dokonać reelekcji? No jest to takie oczywiste. Ktoś tutaj ciekawie na czacie powiedział odnośnie tych powiązań ze Stanami Zjednoczonymi, że flaga Liberii w sumie podobna do tej amerykańskiej, tylko liczba gwiazdek się nie zgadza. Przenosimy się znowu do Rosji, bo to jest człowiek bardzo osobliwy. 150 kg wagi, 213 cm wzrostu, dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej, jak się domyślacie. Mikołaj Wołujew, dzisiaj kiedyś bokser, dzisiaj polityk. Kiedyś twardogłowy bokser, bo przez całą zawodową karierę nikt go na deski, no trudno było, więc to nikt było na deski nie położył. On wam się ledwo mieści w tej miniaturce tutaj. No, to a jest dzisiaj naprawdę powiedzielibyśmy, że twardogłowy putynista, bo tak jak wcześniej Mieszko mówił o Fedorze, tak Wołujew też z list jednej Rosji do Dumy się dostał i cały czas tam zasiada. No i oczywiście bardzo mocno popiera Władimira Putina, też oczywiście angażuje się w sprawy sportowe, które są mu niezwykle bliskie. Natomiast i on się uruchomił i został trochę uruchomiony po agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo z jednej strony sam bardzo źle oceniał wszystkich tych Rosjan, którzy z kraju w popłochu uciekali, mówiąc, że to zdrajcy, że dla takich ludzi miejsca w Rosji być nie powinno i że nie powinni nigdy wracać, ale też został trochę wykorzystany jako taka twarz poboru do wojska, no bo wiemy, że w momencie, w którym ogłoszono częściową mobilizację, no to w Rosji wybuchały niepokoje społeczne, oczywiście jak na rosyjskie standardy to były niepokoje społeczne, bo nie były to na jakąś dużą skalę, ale Wołujew wtedy wyszedł i powiedział, no tak, ja jako były bokser, jako deputowany do Dumy też dostałem wezwanie do wojska, zamierzam się stawić, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście ruszę na front i będę walczył za ojczyznę. Jak się można domyślać, oczywiście nic takiego się nie stało. Nie było potrzeby. Nie był potrzebny najwyraźniej, więc to było oczywiście zagranie mocno propagandowe, no i Wołujew w dalszym ciągu taką funkcję propagandysty utrzymuje, zresztą współprowadził, nie wiem czy nadal współprowadzi, też audycję w radiu Sputnik, znanym jeszcze przed agresją też z Polski, bo można było i na naszym terenie to odbierać, więc cały czas gdzieś to jego rozpoznawalność, ta sympatia rosyjskich kibiców do jego sukcesów jest wykorzystywana obecnie przez Władimira Putina i jego otoczenie. Tam za nami gdzieś tutaj, o właśnie, koszulka, akurat nie jego, ale reprezentacji Brazylii, Mistrzostwa Świata 94, Romario, a więc no, znakomity piłkarz, przeznakomita postać, która niestety nie pojechała później na Mistrzostwa Świata w 98 roku, ale już w 2010, kiedy zdecydował się na karierę polityczną, no, szturmem wdarł się właściwie na szczeble polityczne w Brazylii, był szóstym najczęściej głosowanym kandydatem, na którego właśnie te głosy były oddawane w regionie Rio de Janeiro. Człowiek, który bardzo mocno sprzeciwiał się organizacji Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014, co pewnie mając dużo racji, argumentował tak, że to doprowadzi kraj do ruiny, że to jest w ogóle kompletnie chybiony pomysł. Natomiast no, Mistrzostwa Świata się odbyły, ale Romario przy polityce pozostał. Tak. Absolutnie też jedna z największych gwiazd piłki nożnej w historii, wymieniane w jednym rzędzie z Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, właśnie Romario. I bardzo ciekawy jest związek z jego boiskowym przyjacielem, z Bebeto, bo generalnie przez naście lat współdzielili reprezentację
Brazylii i wspólnie mieszkali w pokojach na niektórych turniejach, byli bardzo blisko, a konkluzja jest taka, że w zeszłym roku Romário nazwał Bebeto zdrajcą, bo poróżnili się niestety panowie politycznie, gdyż w zeszłym roku były wybory prezydenckie w Brazylii. Główne dwa obozy, Jair Bolsonaro, były już prezydent, i Lula da Silva, obecny, ten, który wygrał poprzednie wybory. Romário poparł Jaira Bolsonaro, a Bebeto Lula da Silva. I tutaj się panowie niestety poróżnili. No właśnie, tak jak wspomniałem, Romário nazwał Bebeto zdrajcą. Bardzo jakby smutna puenta tego, że droga polityczna może jednak nieco pewne relacje popsuć, a wiemy, że panowie mieli naprawdę relacje na przyzwoitym poziomie. Generalnie przypadek Romário jest dosyć ciekawy, bo miał za życia piłkarskiego opinię kontrowersyjnego, zabawowego, nie takiego łatwego do ułożenia, do współpracy piłkarza. No i to na pewno, to człowiek, który raczej nie słuchał się nikogo i niczego. Wymykał się wszelkim kontrolom Romário. Dokładnie. A tutaj, jeśli chodzi o jego karierę polityczną, jest bardzo szanowanym politykiem w Brazylii. Docenia się jego, po pierwsze, poparcie społeczne. Po drugie, ma jedną z najwyższych frekwencji, jeśli chodzi o obecność w parlamencie brazylijskim, co jest również ewenementem, gdyż ze swojego domu ma bardzo daleko do Brazylii, czyli do stolicy Brazylii. Co go zainspirowało do drogi politycznej? Otóż, jak sam mówi, jego córka jest niepełnosprawna, ma zespół Downa, jeśli dobrze pamiętam, i był na kilku spotkaniach właśnie z rodzicami i osobami niepełnosprawnymi, i to go zainspirowało do polityki. Dlaczego? Ponieważ te osoby nie są reprezentowane. Według niego w polityce nie były reprezentowane na ten czas. I właśnie w 2010 roku dostał się do Izby Deputowanych, potem w 2014 nastąpiła reelekcja. W 2017 roku zmienił barwy klubowe, przeszedł do partii Podemos i do dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych polityków z regionu Rio de Janeiro. W kontekście Kaładze, w kontekście innych polityków, którzy, jeśli myślą, że są zepchnięci na plan samorządowy, to niech się nie martwią, gdyż są takie aglomeracje miejskie, które, jeśli masz tam poparcie, to potem masz szansę na bardzo dużą karierę polityczną. Prezydentem Warszawy również można zostać i później być prezydentem kraju. Także bardzo podobna droga, jeśli chodzi o Kaładze, przy czym nie jest w żaden sposób burmistrzem, czy nie zarządza miastem, ale jest bardzo popularny w Rio de Janeiro i w wyborach do parlamentu, w tych ostatnich, miał najwyższy wynik, jeśli chodzi o region Rio de Janeiro, więc ma tak naprawdę ze sobą poparcie społeczne i z tego korzysta. To wracamy do boksu. Ja tutaj aż muszę przeczytać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkich tytułów Manego Pacquiao. Były mistrz świata organizacji WBC w wadze muszej, IBF w wadze junior piórkowej, WBC w wadze junior lekkiej, w wadze lekkiej, WBO w wadze półśredniej oraz WBC w wadze lekko-średniej. W swojej karierze 16 zawodników pokonał, którzy mieli tytuł mistrza świata. Wielkim bokserem był. Czy jest też wielkim politykiem Manny Pacquiao? Mówiło się o nim, że jest najlepszym bokserem wszechwag, bo w 8 wagach, jak wymieniłeś, zdobywał te mistrzowskie tytuły. Jeśli chodzi o politykę, to no, rzeczywiście tą swoją popularność, wydawało się, że uda mu się ogromny sukces polityczny przekuć, bo zaczynał od polityki regionalnej jeszcze za czasów swojej bokserskiej kariery. Później dostał się do polityki krajowej, był senatorem i tak jak Romário był takim przykładnym, jest takim przykładnym parlamentarzystą, jak Mieszko mówi, że ma najwyższą frekwencję, to w przypadku Manego Pacquiao było zupełnie odwrotnie, miał absolutnie najgorszą frekwencję, no bo przede wszystkim dużo czasu spędzał poza Filipinami, więc gdzieś mu było po drodze do tamtejszego parlamentu. Natomiast podjął decyzję w międzyczasie, że wystartuje w wyścigu po fotel prezydenta Filipin i wtedy też rozeszły się jego drogi z jego ówczesną partią, z prezydentem Duterte, bo prezydent Duterte chciał, żeby jego następca był kimś, kim on będzie mógł w jakiś sposób sterować, natomiast Manny Pacquiao był osobą, która chciała samodzielnie
swoją ścieżkę polityczną budować. Sprzeciwiał się prezydentowi Duterte, oskarżał go o to, że ten, jeśli chodzi o defraudację, to też właśnie przy okazji walki z pandemią COVID sporo środków gdzieś na lewo wyprowadzał z budżetu państwowego. No i postanowił postawić sam na siebie i trochę chyba przeszacował, bo w tych wyborach prezydenckich, w których wystartował, zyskał niespełna 7% poparcia, przede wszystkim w tych stronach, których pochodzi. I to też jest dla sportowców, myślę, taka uniwersalna prawda, że no nie zawsze ta popularność jest gwarantem tego sukcesu politycznego, bo po pierwsze i te polityczne realia są trochę bardziej pewnie zawiłe niż wyjście do ringu bokserskiego i po prostu wypunktowanie przeciwnika. I też akurat przed tymi wyborami prezydenckimi miałem okazję rozmawiać z jedną Filipinką i zapytałem ją o jej zdanie na temat Manny'ego Pacquiao jako przyszłego prezydenta. I tak dość wymownie pokazała mi, że jeśli chodzi o polityków, to oni powinni mieć tutaj, a Manny Pacquiao ma tylko tutaj. No i jak widać, to zdanie podzieliło większość jej rodaków, bo Pacquiao do prezydentury się nie doczłapał. Póki co, no bo jak mówi, jeszcze jeśli chodzi o politykę, to tutaj nie powiedział ostatniego słowa. Natomiast zarobił krocie na walce z Floydem Mayweatherem. Szacuje się, że zrobił jako przegrany, jako ten, który zrobił mniej. $190 milionów. O Floyda to nawet nie pytajcie, ile zarobił. Witalij Kliczko, zostajemy przy boksie, no bo to też jest taka postać, myślę, że zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo mocno przywoływana, jeżeli chodzi o byłych sportowców, a dziś polityków. Mniej więcej od 2010 już czynnie polityką Witalij Kliczko się zajmuje. Tak, również polityk pełną gębą. I to jest też właśnie bardzo ciekawy przykład, że ten przystanek na drodze politycznej, jeśli chodzi o pobyt w samorządzie, jest merem Kijowa obecnie, to nie jest zła sprawa dla polityka. Przypomnijmy, Witalij Kliczko absolutnie jest jedna z najwybitniejszych postaci, jeśli chodzi o wagę ciężką w boksie w ogóle, jeśli chodzi o tę dyscyplinę i zawodowy boks. W trakcie swojej kariery wysyłał takie sygnały, że może być zainteresowany karierą polityczną po karierze bokserskiej. Publicznie mówił o tym, że chciałby zmienić coś w swoim kraju, że chciałby wprowadzić w Ukrainie te wartości, których uczy się na zachodzie Europy, bo oczywiście większość swojej kariery zawodowej spędził wraz z bratem oczywiście w Niemczech. Głównie tam walczyli. Na przykład w 2004 roku jednej ze swoich walk dedykował wygraną kandydatowi na prezydenta Wiktorowi Juszczence. Wsparli z bratem pomarańczową rewolucję. No więc siłą rzeczy on do tej polityki wszedł, bardzo go ciągnęło i założył partię. Ja przeczytam nazwę. Ukraiński Demokratyczny Alians na Rzecz Reform. Ten akronim UDAR po ukraińsku oznacza cios, co też wiele mówi oczywiście o tym, o tej jego pochodzeniu, o tym jego pochodzeniu bokserskim. I wrócił na chwilę do zawodowego boksu w latach 2008-2012, gdy już był tak naprawdę czynnym politykiem, gdzie budował swoją rozpoznawalność, kapitał polityczny i... No ale już ewidentnie po zakończonej karierze w 2012 roku, w latach 2013-2014, kiedy na Ukrainie była seria protestów związana oczywiście z sytuacją w tym kraju, był jedną z czołowych postaci w tym froncie opozycyjnym. Wspominał, że chciałby kandydować na prezydenta, wycofał się z tego, wsparł Poroszenkę, ale później pozostał już czynnym politykiem, został merem Kijowa. Co ciekawe, dodam tylko, że nie po drodze był z prezydentem Zełenskim. W 2019 roku nawet mówiło się o tym, że Ukraina rozdzieli funkcję administracyjną od reprezentatywnej, jeśli chodzi o mera Kijowa. Tak się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wyczuł kontekst militarny i bezpieczeństwa swojego kraju, bo już szkolił rezerwistów kijowskich, nakazał szkolić rezerwistów kijowskich, jeśli chodzi o czasy, kiedy on już był merem. Także postać bardzo ciekawa. Myślę, że to na pewno będzie prezydent Ukrainy. Najwcześniej może w 2029 roku, ale na pewno będzie miał takie chęci. To teraz jeszcze materiał retro, bo chcemy jeszcze wam przywołać także polityków, sportowców, którzy no nie do końca odnaleźli się w polityce. Proszę bardzo, retrospekcja. Nie wiem, jak to zrobimy, ale... Udana kariera sportowa nie jest gwarancją sukcesu politycznego. Czasami nawet najwierniejsi kibice uważają, że należy oddzielić sukcesy na boisku od działalności politycznej
i nie decydują się oddać głosu na swoich politycznych idoli. Przekonali się o tym choćby Maciej Żurawski, Otylia Jędrzejczak czy Tomasz Adamek, bezskutecznie kandydujący do Parlamentu Europejskiego. O wejście do Sejmu bez efektu ubiegali się m.in. złoty medalista olimpijski w wioślarstwie Robert Sycz, piłkarze Janusz Kupcewicz i Jerzy Podbrożny, czy były bokser Wojciech Bartnik. Miejsca w ukraińskim parlamencie nie wywalczył Andrii Szewczenko, startujący w wyborach w 2012. Poparcia wyborców zabrakło też byłemu mistrzowi świata Formuły 1, Emersonowi Fittipaldiemu. Brazylijski kierowca ubiegał się o fotel senatora we Włoszech. O tym, że głośne nazwisko w polityce nie wystarcza, przekonał się też Sol Campbell. Były piłkarz reprezentacji Anglii i Arsenalu marzył o posadzie mera Londynu. Nie otrzymał jednak partyjnej nominacji, by wystartować w wyborach. Jako że czasu mamy bardzo mało, to chcemy wam jeszcze pokazać tych prezydentów najpierw, którzy sportowców prezydentów. Więc grafikę poprosimy sportowcy, politycy. Tam będą, jest cała lista. Oczywiście ona nie jest pełna, bo tych wszystkich sportowców się nie da w jednej grafice zmieścić, ale znaleźliśmy kilku takich najbardziej reprezentatywnych. Te pierwsze cztery pozycje to są właśnie prezydenci swoich krajów. No tak, i tak jak mówiłem na początku, kluczem było to, żeby brać tych sportowców, którzy albo brali udział w igrzyskach olimpijskich, albo jeśli chodzi na przykład o piłkę nożną, to reprezentowali kraj na arenie międzynarodowej. No i tych nazwisk tutaj mamy sporo. No i to są też nazwiska bardzo znane, jak chociażby Pele, który był swego czasu ministrem sportu w Brazylii. Dla fanów lekkoatletyki mamy Waleria Borcowa, to są trochę odleglejsze też czasy. No i ci wspomniani prezydenci, czyli poza UEą również Paul Schmidt na Węgrzech, czy też wspomniany właśnie prezydent Mongolii. I ta lista, która tutaj się teraz nam zmieniła, to jest tylko rzeczywiście część, bo też tych sportowców, którzy decydują się na karierę polityczną, podejmują te rękawice, jest coraz więcej, no też na bazie sukcesów swoich kolegów wcześniej, czy z boisk, czy ze stadionów, no bo widząc, że ktoś taki sukces odnosi, to pewnie sportowcom, zwłaszcza tym, którym gdzieś niekoniecznie powiodło się, czy to w trenerce, czy to właśnie jeśli chodzi o ekspertów telewizyjnych, to ta polityka wydaje się takim naturalnym środowiskiem, o tyle, że popularność można fajnie scedować, choć jak w tym materiale widzieliśmy, nie zawsze jest to takie oczywiste i nie zawsze kibic, który chce się emocjonować poczynaniami danego sportowca, jest chętny, żeby później głosować na niego w czasie wyborów. To jest dobra konkluzja. Jeszcze tylko jedną grafikę chcieliśmy wam pokazać. Polscy sportowcy w samorządzie, żebyśmy mieli też ten polski wątek tutaj zaznaczony, bo mnóstwo polskich byłych sportowców rzeczywiście garnęło się do polityki z sukcesami, jak się okazuje. I też parę ciekawostek byśmy znaleźli, bo Radosław Majdan był radnym sejmiku w czasie swojej kariery, jeszcze w czasie, kiedy grał w Pogoni Szczecin. I znowu widzimy, że jest i piłka nożna, ale nie tylko, więc dyscypliny różne, niektórzy sportowcy bardziej, niektórzy mniej znani, niektórzy bardziej, niektórzy mniej zasłużeni. No w tym roku znów mamy wybory parlamentarne, w przyszłym samorządowe, więc pewnie znów będzie okazja przejrzeć te listy wyborcze i pewnie kilka nazwisk tam znajdziemy, albo tych, którzy będą ubiegać się o reelekcję, albo tych, którzy po raz pierwszy spróbują się o zaufanie wyborców ubiegać. Też widzimy, że niektórzy, jak chociażby Jacek Hańko w Białymstoku, jest radnym od 2006 roku, więc widać, że to nie jest tylko kwestia tego, że raz dostał mandat, bo był rozpoznawalnym i ulubionym piłkarzem, ale to jest kwestia tego, że najwyraźniej sprawdza się w swojej robocie i wyborcy w kolejnych wyborach ufają, że to jest właściwa osoba. Panowie, jako że obiecałem naszemu wydawcy dzisiaj, że będziemy punktualni, więc dobiegamy końca. Mamy nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się w takiej pigule, bo myślę, że o każdym z tych sportowców można byłoby więcej powiedzieć. W takiej pigule dużo o związkach właśnie byłych sportowców z polityką. Mieszko Rajkiewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał Banasiak. Dzięki. Was zachęcamy do tego, żebyście zostawili oczywiście łapkę w górę i komentarz pod tym filmem odnośnie proponowanych tematów, jakie chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach Świat, Sport, Polityka. Szerzcie, szerujcie, czy jak to tam się mówi. I do zobaczenia, miejmy nadzieję, o godzinie 17 za tydzień. Do zobaczenia.